Panie Marszałku, Wysoki Senacie, oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Środowiska samorządowe, biznesowe i organizacje społeczne funkcjonujące w otoczeniu portu Gdynia oraz przedstawiciele pracowników sektora gospodarki morskiej skierowali we wrześniu bieżącego roku apel do premiera Rzeczpospolitej Polskiej i rządu o podjęcie pilnych działań mających na celu niezwłoczne przystąpienie do realizacji inwestycji Drogi Czerwonej w Gdyni. Budowa Drogi Czerwonej to strategiczna inwestycja dla rozwoju gospodarki morskiej oraz planów rozwojowych i rozbudowy portu Gdynia, a także zwiększenia dostępności infrastruktury komunikacyjnej portu i miasta. Ma ona olbrzymie znaczenie z perspektywy wyzwań rozwojowych portu, miasta, regionu, ale i całego kraju. Premier oraz ministrowie, w tym przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, niejednokrotnie publicznie wyrażali poparcie i konieczność realizacji tej kluczowej inwestycji, a także składali obietnice konkretnych działań. Z niepokojem należy podkreślić, że od czasu podpisania w listopadzie 2020 roku przez przedstawicieli Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A. oraz Urzędu Miasta Gdyni porozumienia określającego koncepcję przebiegu Drogi Czerwonej, ze strony Ministerstwa Infrastruktury nie podjęto żadnych znaczących działań przyczyniających się do realizacji inwestycji. Ponadto nie do przyjęcia jest fakt, że ta kluczowa inwestycja o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz poprawy jakości życia Gdyni i całego Pomorza nie została uwzględniona w przygotowanym i skierowanym do konsultacji społecznych rządowym programie budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Jest to również sprzeczne z dotychczasowymi podejmowanymi wysiłkami i planami inwestycyjnymi państwa polskiego w porcie Gdynia. Brak Drogi Czerwonej istotnie hamuje rozwój portu Gdyni i Pomorza. W związku z czym proszę o następujące informacje, o odpowiedź na następujące pytania. Czy dla ministerstwa projekt budowy Drogi Czerwonej ma rangę priorytetową? Z jakich powodów nie wpisano budowę Drogi Czerwonej do rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku? Czy budowa Drogi Czerwonej zostanie włączona do rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku? Jeśli tak, to kiedy? A jeśli nie, to z jakich powodów? Po czwarte, na jakim obecnie etapie są prace związane z budową i z projektem budowy Drogi Czerwonej? Z kolei pytanie istotne, jakie konkretne działania podjęte zostaną w najbliższym czasie, zmierzające do realizacji przedmiotowej inwestycji. Czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów i kiedy zostanie ustalony? I wreszcie po siódme, czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki na prace projektowe oraz realizację budowy Drogi Czerwonej? Jeśli są, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, to z jakich powodów oraz czy planuje się zabezpieczenie takich środków i w jakiej wysokości? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze.